Małpy lasów równikowych i inne naczelne to niezwykle ciekawe i różnorodne grupy zwierząt, które zamieszkują tereny o wysokim stopniu wilgotności i bogatej roślinności. Są one niezwykle ważnym elementem ekosystemu, pełniąc kluczowe role zarówno w procesie rozprzestrzeniania nasion, jak i w utrzymaniu równowagi biologicznej. Gatunki małp lasów równikowych. W lasach równikowych można spotkać wiele gatunków małp, które różnią się między sobą wyglądem, zachowaniem oraz sposobem życia. Do najbardziej znanych należą orangutany, goryle, szympansy oraz gibony. Każdy z tych gatunków ma swoje unikalne cechy, które pozwalają im przetrwać w trudnych warunkach lasów równikowych. Orangutany natomiast są znane ze swojej zdolności do budowania schronień na drzewach, które chronią je przed deszczem oraz drapieżnikami. Goryle z kolei potrafią komunikować się za pomocą specjalnych gestów, które pozwalają im na wyrażanie emocji oraz intencji. Szympansy są bardzo inteligentnymi naczelnymi, które potrafią używać narzędzi do zdobywania pożywienia, a także wykazują złożone zachowania społeczne. Gibony natomiast są znane ze swojego niesamowitego głosu, którym komunikują się z innymi osobnikami na dużych odległościach. Przystosowania do życia w lasach równikowych. Małpy lasów równikowych i inne naczelne wykazują wiele przystosowań, które pozwalają im przetrwać w trudnych warunkach panujących w ich środowisku. Przede wszystkim posiadają one długie kończyny i chwytne palce, które ułatwiają im poruszanie się po drzewach oraz zdobywanie pożywienia. Ich dieta jest bogata w owoce, liście oraz owady, co wymaga od nich dużej zręczności i zdolności do wyszukiwania pożywienia. Ponadto, naczelne lasów równikowych posiadają gęste i długie futro, które chroni je przed deszczem oraz promieniowaniem słonecznym. Mają także rozbudowany mózg oraz złożone zachowania społeczne, które pozwalają im na skuteczną komunikację oraz współpracę w grupie. Tryb życia małp lasów równikowych. Małpy lasów równikowych prowadzą bardzo aktywny tryb życia, spędzając większość czasu na drzewach. Są to zwierzęta stadne, które żyją w grupach składających się z kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osobników. W obrębie grupy panuje hierarchia, która jest ustalana na podstawie siły, wieku oraz doświadczenia poszczególnych osobników. Naczelne te są także bardzo terytorialne i potrafią bronić swojego terytorium przed intruzami. Komunikują się ze sobą za pomocą różnorodnych dźwięków, gestów oraz mimiki, co pozwala im na skuteczną wymianę informacji oraz koordynację działań w grupie. Ciekawostki o małpach lasów równikowych. Małpy lasów równikowych i inne naczelne są niezwykle fascynującymi stworzeniami, które wciąż zaskakują naukowców swoim zachowaniem i zdolnościami. Na przykład, szympansy potrafią wykorzystywać narzędzia do zdobywania pożywienia, takie jak patyki do wyławiania termitów czy kamienie do rozbijania orzechów.
Orangutany natomiast są znane ze swojej zdolności do budowania schronień na drzewach, które chronią je przed deszczem oraz drapieżnikami. Goryle z kolei potrafią komunikować się za pomocą specjalnych gestów, które pozwalają im na wyrażanie emocji oraz intencji. Małpy lasów równikowych i inne naczelne to niezwykle ciekawe i różnorodne grupy zwierząt, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemie lasów równikowych. Ich unikalne cechy oraz przystosowania do życia w trudnych warunkach środowiskowych sprawiają, że są one niezwykle interesującym obiektem badań naukowych oraz fascynującym tematem dla miłośników przyrody.